bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Cześć, kochani! Kolejny dzień, więc kolejne wyzwania przede mną. Pierwszym wyzwaniem, z którym się dzisiaj zmierzę, będzie zrobienie ze mnie osoby, która może wyjść do ludzi. Muszę umyć włosy, muszę zrobić coś ze swoją twarzą, ponieważ idę na zakupy. Muszę kupić mak na makówki, muszę kupić piernik do moczki i to robię zawsze u Majzla. Tam mają najlepsze wyroby, mak nigdy nie był gorzki, a piernik zawsze wyśmienity. Także osoby z Wodzisławia na pewno wiedzą, o czym mówię, bo na pewno zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta właśnie tam zaopatruje się w mak i piernik. Potem muszę iść do sklepu mięsnego, żeby kupić żeberka i mięsko, ponieważ właśnie dzisiaj będę gotować bigos. Tak. No, ale żeby to zrobić, no to najpierw muszę uporać się ze swoją twarzą. Aha, i jeszcze jadę na pocztę, aby wysłać prezenty z kalendarza adwentowego dla Was. No i mam nadzieję, że w skrytce też coś od Was znajdę. Dobra, przyznam się, poszłam na łatwiznę. Włosów nie umyłam, nic z nimi nie zrobiłam, po prostu założę czapkę. Rzęsy sobie tylko pomalowałam, coś tam nałożyłam na brwi. No i stwierdziłam, że jeżeli pomaluję sobie usta, to moja twarz od razu nabierze jakiegoś wyrazu. Więc właśnie tak zrobiłam, ponieważ na nic innego nie mam czasu. Paczki zapakowane, więc szybko biegnę na pocztę. No i zdaję sobie sprawę, że wszędzie będą kolejki. W mięsnym będą kolejki, u Majzla będą kolejki, więc po prostu nic już więcej ze sobą nie robię, tylko ubieram płaszcz, buty i biegnę do sklepu już. Kochani, wyszłam z domu bez czapki. Dobrze, że zwróciłam na to uwagę przy samochodzie, więc miałam niedaleko do domku. Musiałam się wrócić i mam już czapkę na głowie. Moje włosy są naprawdę w fatalnym stanie, więc bez tej czapki byłoby mi głupio i może spod poczty musiałabym się wrócić do domu. A tak dobrze, że zwróciłam na to uwagę właśnie na parkingu. No i kochane dziewczyny, przyznajcie się, która też tak robi? Jak macie włosy nie te gest, to co robicie? Wkładacie czapkę, co? Pierwszy punkt programu zaliczony. Kapusta na bigos jest. Właściwie ta scena od poprzedniej sceny niewiele się różni i nie macie pewności, czy na pewno zrealizowałam to, co właśnie teraz powiem, ale wierzcie mi. Mogę już gotować bigos, kapusta kupiona, mięso kupione. No i mogę też szykować się do robienia moczki, no i makówki, ponieważ piernik, mak i bakalie kupione. Teraz tylko na pocztę i do domu. Poczta też załatwiona i muszę powiedzieć, że będziemy miały co dzisiaj otwierać. Także dziękujemy wszystkim, którzy do nas wysłali właśnie te przesyłki. No to teraz do domku i szybko muszę robić jakiś obiadek dla swojej rodzinki. Oni na pewno będą bardzo głodni, i mój mąż, i Paulina. Od jakiegoś czasu na vlogach witam się zawsze z wami dopiero po południu i zawsze mówię wtedy, że przyszłam ze szkoły i tak musiałabym zrobić również dzisiaj. Wyszłam z domu o godzinie 6:43 chyba i było już wtedy po prostu totalnie ciemno, znaczy jeszcze totalnie ciemno. Wracałam ze szkoły o godzinie 16:00, również było totalnie ciemno, więc po prostu no nie było kiedy nagrać. Nawet jakbym chciała, to nie miałam kiedy. Moja mama dużo łatwiej, ponieważ nie pracuje, jest w domu, a ja wychodzę z domu właśnie rano, jak jest ciemno, wracam jak jest ciemno, więc cały czas żyję w mroku. Ja jestem teraz bardzo mroczną dziewczyną i właśnie zauważyłam, że sobie oka nie umyłam. Nie. Wiecie co, zmyłam make-up, bo stwierdziłam, że bardzo, bardzo chcieliście zobaczyć kolejne filmik na moim kanale. Chcieliście, abym wstawiła jakiś materiał w czwartek. To stwierdziłam, że mogę nagrać haul, oczywiście od razu, z testem kosmetyków, które kupiłam. Także myślę, że
że nagram. Że znajdę tą chwilę dzisiaj i nagram ten filmik. Skorzystam z tego, że moja cera wygląda strasznie i zobaczycie sobie, jak fajnie kryje podkład, który sobie kupiłam, bo ten podkład zdążyłam już przetestować, także tutaj niespodzianki dla mnie nie ma, ale może dla Was będzie. Oprócz tego kupiłam dzisiaj ostatnią część do prezentu dla Kevina. No i w ogóle ja żyję na kartonach dosłownie, bo zobaczcie. Tu mam kartony ze strojkami i koton balsami, które już zawiesiłam. Tutaj mam karton z Waszymi nagrodami, żeby sobie to wszystko trzymać w jednym miejscu, znaczy z Waszymi nagrodami, które rozdajemy Wam codziennie. W sensie nie te, które już wylosowaliście, tylko te, które możecie dopiero wylosować, bo to też trzeba trzymać w jakimś miejscu razem w kupie, żeby się to nie pogubiło. Tutaj jakieś buty, jakaś książka, bo książeczka wtedy do nas przyszła. I tutaj prezent dla rodziców pod czarnym kocem, także mówię Wam, no całe życie w mroku. Nie no, tak poważnie to po prostu nie chcę, żeby go zobaczyli. Także jak ktoś miałby jeszcze jakiś karton, który chciałby mi oddać, to ja z chęcią, bo w sumie jedno mi to. Nagrałam już swój film, ale nie będę się Wam jakoś tak bardzo pokazywać, żebyście mieli chociaż troszkę niespodzianki. Także nagrałam film, a teraz idę zmyć makijaż. Filmu możecie oczekiwać jakoś tak około czwartku, piątku, bo tak Wam obiecałam na Instagramie, robiliście ankietę, wybraliście czwartek, więc no musiałoby się tak jakoś pojawić. No a to była tylko taka krótka scenka z moimi oczkami, żeby Was zachęcić. Ja teraz jeszcze nie zmyłam, a muszę Wam to powiedzieć, dopóki jeszcze pamiętam, dlatego nagrywam tylko swoje usta. Dostałyśmy od Was bardzo dużo kartek świątecznych, więc nie pozostaje mi nic innego, jak umieścić je wszystkie na swojej półce, ale naprawdę nie mam pojęcia, jak ja je wszystkie pomieszczę. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chyba więcej niż zwykle. Powciskałam tu jakoś te kartki. Mam nadzieję, że widzicie wszystkie. Oj, przepraszam, że mi się tak ręka trzęsie. Większość kadrów przez to psuje. Chciałabym Wam bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie, za to, że w ogóle Wam się chciało i za to, że po prostu jesteście i lepiej się czujemy dzięki Wam, to na pewno. Także ja już czuję magię świąt. Cześć, jak tam? Wszystko dobrze. Ale zobaczcie nad tym, ona tak ciężko pracuje. Mama tworzy wieniec, który powiesi na drzwiach. Jest już piękny, przecudowny, przewspaniały. A ja zaraz idę się kąpać. Jutro rano mam podobno lekcję na 7:30, ale jakoś wątpię, żebym jechała autobusem o 6:20, po to, żeby być tak szybko w szkole. Ja myślę, że się spóźnię na pierwszą lekcję. Jako, że dzisiaj jest 20, przyszła kolejna 20 szufladkę. To są jakieś świąteczne okulary. Ale mi w nich do twarzy. Pozwolę sobie również otworzyć 20. Nie wiem co, skrytkę? Ale ona ładnie wygląda. Od razu robię swatcha. Jaki piękny kolorek. Taki żywy. Po przyłożeniu ręki do mojej twarzy wnioskuję, że będzie mi w nim spoko. A dzisiaj prezent od nas dostanie kochani Aneta i Wojtek. Zauważyliście pewnie moje zmieszanie, gdy przeczytałam, że dzisiaj na kartce są dwie osoby i jest to Aneta i Wojtek. Zastanawiałam się, co zrobić w sytuacji, kiedy faktycznie miałyśmy naszykowane takie typowo damskie nagrody. Nie powiem, co to było, bo to będzie niespodzianka w następnych odcinkach. I zastanawiałam się, co zrobić, no i stwierdziłam, że nagrody trzeba zamienić. Więc szybciutko zrobiłam podmiankę i dzisiaj, tak żeby było sprawiedliwie, jest gra i dla chłopaka i dla dziewczyny, gra Emotion, także możecie sobie fajnie pograć. Z tego co pamiętam, to chyba to jest mama i syn, ale nie jestem pewna. Mama dostanie Eosa, taką świąteczną edycję,
oraz bombę do kąpieli. Także mam nadzieję, że ten prezencik Wam się spodoba. No i teraz mix it, kochani. Zobaczymy, czy dzisiaj coś będzie w naszym okienku. No to otwieramy. Tutaj 17. Zobaczcie, jakie to jest wszystko zmasakrowane. Ciężko mi powiedzieć. Tam się otworzyło jakieś jeszcze okienko oprócz 21. 19. 19, to było wczoraj. 24 już też się otworzyło. Ale to pod 19 są cuksy, mama. Co? To chyba z 24. Nie wiem, co mam zrobić. Wiecie co? Skoro nie jest to tak bardzo oczywiste, to ja dzisiaj niczego nie wezmę. Gdy będzie już koniec, czyli gdy będziemy otwierały ostatnie okienko, zobaczymy, co nam jeszcze zostało w całym tym kartoniku i wtedy po prostu się ucieszymy. Dzisiaj to zostawię, żeby nie było nieporozumień, bo nie wiem właściwie, czy to okienko jest akurat na 20, czy na jakiś inny dzień. Także zostawię ten kalendarz. Może jutro będzie sytuacja bardziej oczywista. I co, i herbatę otwierałaś? Nie. Mam nadzieję, że to będzie jakaś dziwna herbata. Mate bella morena. Liście yerba mate, melon, kantalupa, papryka. Papryka w herbacie. Tego jeszcze nie było. I osmantus. Co to jest osmantus? Co to za dziwna herbata? No ale chciałam dziwną, to mam dziwną. Jeszcze kalendarz od Kingi. Aha. To jest taki mały pakuneczek. Lubisz się malować? Uwielbiam. Wow. No jestem ciekawa, jaki stworzysz z tych cieni makijaż. Naprawdę. Pokaż, 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 pokaż. No nieźle. Ale kolorowa paletka. No, jestem ciekawa. Ale w najbliższym czasie będziesz musiała ją wypróbować. Ja wiem, ja rozumiem. No i nadeszła pora na to, aby zakończyć ten odcinek, więc dziękujemy Wam, kochani, że byliście z nami i mam nadzieję, że jutrzejszego vloga też zobaczycie. Pa, pa, kochani. Bajo!